Za sukcesem AutoPay stoi oszczędność czasu. Dostarczamy, projektujemy, przygotowujemy rozwiązania, które pozwalają nam przede wszystkim zaoszczędzić czas, który dzisiaj jest tak cenny. Stąd wziął się pomysł na AutoPay, na udostępnienie w pełni automatycznego rozwiązania na bramkach autostradowych. Swoją siedzibę mamy w Sopocie, więc korki autostradowe, szczególnie w okresie wakacji, są nam dobrze znane. Stąd zrodził się pomysł. Wspólnie z koncesjonariuszem A1 postanowiliśmy wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli bez otwierania szyby, bez portfela przejechać przez autostradę. I w ten sposób udało nam się skrócić czas średni przejazdu z mniej więcej 50 sekund, bo tyle potrzeba na otwarcie szyby, na wyciągnięcie portfela, do raptem 3 sekund. Podjeżdżam, kamera rozpoznaje numer rejestracyjny, otwiera szlaban i pojazd przejeżdża. W całości jedna bramka, podnieśliśmy wydajność jednej bramki ze 150 pojazdów na godzinę do 700, więc oprócz tego, że oszczędzamy czas, bo jeżeli przemnożymy te 50 sekund różnicy razy liczbę pojazdów na autostradach, to są setki, jeżeli nie tysiące godzin, pozwalamy też zaoszczędzić czy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ pojazd się nie zatrzymuje, nie stoi w korku, upłynniamy ruch. Wydaje się, to właśnie stoi za sukcesem AutoPay'a. Wygoda, prostota, nie muszę włączać aplikacji, nie muszę nawet posiadać telefonu, nie muszę martwić się o drobne, nie muszę martwić się o to, czy zapłacę kartą, czy nie. Po prostu podjeżdżam, szlaban się otwiera i wyjeżdżam. No i jak widać, mamy już na dzisiaj ponad 300 tysięcy aktywnych użytkowników i cały czas bardzo szybko rosnąca liczba nowych użytkowników, szczególnie teraz w okresie wakacji, więc ta oszczędność czasu ludzi przekonuje.